Proszę się przedstawić. Nazywam się Lucyna Markowska i pracuję w Bibliotece Publicznej Gminy Złota Ryja z siedzibą w Rokitnicy, filia Gierałtowiec. Czy podobało się Pani to spotkanie mieszkańców, ta inicjatywa, jaką było dzisiaj Narodowe Czytanie Dzieł Literackich? Bardzo, bardzo mi się podoba. Nawet nie wiedziałam, że tak fajnie to wypadnie, że tak miło, że tak na luzie. Wydawało mi się, tak nie wiedziałam, który fragment wybrać, tak próbowałam już Obrona Częstochowy, Okmicicu, różne wersje, ale później przeczytałam początek i myślę, początek chyba będzie najlepszy, a kto zechce dalej się dowiedzieć, jakie losy były Oleńki i Kmicica, to sobie przeczyta potop albo przypomni sobie nawet, nie? Bo film był i książka też jest. Pani także uczestniczyła w tym czytaniu poprzez czytanie części Potopu. Czy miała Pani stres przed występem oraz w czasie występu? No miałam stres i przed, i w czasie. No w czasie już później to już nie, już teraz się tak rozluźniło, pod koniec już było fajnie. No ale początek był okropny. Fakt, że muszę powiedzieć, że w zeszłym roku miałam większą tremę, a w tym roku już troszkę mniejszą. No, także co roku będzie chyba ta trema mniejsza, także myślę, że może częściej będziemy robić. Jeszcze tak myślę cały czas o tym, żeby z Panem zrobić wywiad. No ja to muszę filmować. No ja mam wytłumaczenie. Czyli to jest drugi raz, kiedy Pani uczestniczyła w takiej inicjatywie. Tak. A Pani ulubione dzieło literackie Sienkiewicza? Chyba Potop. Potop. A postacie ze dwie? Z no, tego? Oleńka i Basia. No Kmicic też mi się podoba. Czy chętnie będzie Pani uczestniczyła w następnym tego typu spotkaniu mieszkańców naszej wsi? No cieszę się bardzo, że chętnie przyszli, że chcieli przyjść do biblioteki. To jest najważniejsze, bo zrobić coś i nie będzie ludzi, no to jest takie przykre. A tu widzę, że jednak chętnie przyszli i przychodzą. Tu przyszli. I, proszę? A tu przyszli. A tu przyszli, właśnie o to chodzi. I że w sobotę już ludzie mają czas, po południu mogą się spotkać tak na luzie. O. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję również. Proszę się przedstawić. Nazywam się Gabriela Wilczopolska. Jestem z Gierałtowca i co tam jeszcze? Czy pierwszy raz uczestniczyłaś w tego typu inicjatywie, jaką było Narodowe Czytanie Dzieł Literackich? Tak, w tym roku po raz pierwszy uczestniczyłam w tego typu akcji i bardzo mi się podobało, powiem szczerze, bo sądzę, że takie zderzenie z kulturą dla ludzi, dla takich zwykłych ludzi jest czymś ważnym. Czy bardzo Ci się podobała atmosfera, która tutaj panowała podczas czytania dzieła? Ale rzeczywiście pewnie było bardzo tak rodzinnie i myślę, że takie kameralne grono w zupełności wystarczyło, bo właśnie tworzyło ten taki klimat, właśnie ten taki prorodzinny i można było się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na czytaniu, na historii, jaką opowiadaliśmy. Która z powieści najbardziej Ci się podoba Henryka Sienkiewicza? Zdecydowanie Potop. Czytałam pana Wołodejowskiego i po prostu w ogóle mnie nie pociągała. Nic a nic, więc naprawdę Potop. I jeżeli, skoro dowiedziałam się, że właśnie w tym roku mamy czytać, to no, byłam bardzo zadowolona. A czy możesz wymienić któreś postacie, przynajmniej ze dwie, które Ci się podobały z tej książki? Najbardziej. Kmicic, na pewno Kmicic z tego względu, że no, ja lubię ludzi, którzy są takimi, no, takimi wariatami, a on właśnie taką postać kreował, takiego rozhukanego, takiego wszędzie go pełno. Czasem był taki arogancki, czasem był bardzo pewny siebie, więc to na pewno. A druga postać to... drugą postacią... No ciężkie pytanie, musiałabym się zastanowić, ale na pewno Kmicic. Kmicic jest moim faworytem. Czy miałaś tremę przed występem, a także w czasie występu? Nie, myślę, że nie, bo występowałam jako ostatnia i
też wszyscy byli skupieni, każdy nasłuchiwał i nie było żadnego takiego momentu, w którym mogłabym się stresować czymś, że coś źle przeczytam i tak dalej, bo było takie bardzo, bardzo, chwila takiego skupienia była. Czy jeżeli będzie jeszcze raz następne takie tego spotkanie lub podobna jakaś inicjatywa, weźmiesz w tym udział? No, oczywiście, pewnie. Uważam, że każdy powinien brać w czymś takim udział, bo naprawdę jest to bardzo koedukacyjne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Proszę się przedstawić. W kolei to zaczynamy. Kazimierza Chamska. No i Wiktoria Chamska. Czy pierwszy raz uczestniczyłyście w tego typu inicjatywie, jaką jest Narodowe Czytanie Dzieł Literackich? Nie. W tamtym roku było czytanie powieści Aleksandra Fredry. Czyli drugi raz. Tak, drugi raz. Czy uważacie, że tego typu inicjatywa jest potrzebna dla mieszkańców naszej wsi i podobne spotkania w bibliotece? Tak, potrzebne są jak najbardziej. Do integracji właśnie z wszystkimi mieszkańcami. No, to takie samo mam zdanie jak moja mama, no, że jest potrzebne. Wtedy ludzie ze wsi się spotykają, no jest jakby takie jedno zjednoczenie. Jedna wielka rodzina, tak, podczas czytania. A co się najbardziej podobało wam w czasie tego spotkania w bibliotece? No na pewno czytanie. Sam udział w tym. I udział, tak. A czy miałyście tremę przed występem i w czasie występu? Wie pan co, ja nie miałam tremy, ale moja mama tak. Pamiętam, że ona od pierwszego razu, jak dostała rolę, to mama czytała. Chodziła po domu i czytała. A jakie są ulubione postacie wasze z Potopu? Że dwie chociaż by miały. Że dwie? No to te właśnie główni bohaterowie, Oleńka i Kucic. A która z książek Sienkiewicza wam się najbardziej podoba? Najbardziej to chyba Quo Vadis, a Wiktoria Potop. Mamy nawet nagraną płytę DVD. Czy jeżeli będzie następnym razem tego typu spotkanie lub podobne w bibliotece, weźmiecie w nim udział? Tak, bardzo chętnie. No, myślę, że tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.